Zbliża się zima, nieuchronnie wiąże się to ze znacznym spadkiem temperatur. W tym czasie osobami szczególnie zagrożonymi są bezdomni. Ludzie ci nie posiadają miejsca zamieszkania, więc kwaterują, że tak to określę, w terenie otwartym, w pustostanach, w altankach, na ogrodach działkowych i w różnych podobnych nieogrzewanych, niezabezpieczonych miejscach. Służby alarmują, aby nie być obojętnym na los takich ludzi. Z inicjatywy wojewody między innymi prowadzone są działania dotyczące udzielania pomocy osobom bezdomnym. I z mojej strony w tym momencie jest apel do mieszkańców, żeby w przypadku, gdyby mieli informacje, posiadali informacje, bądź mieli kontakt z osobami bezdomnymi i widzieli, czy zauważyli, że te osoby pozostają w sytuacji zagrożenia albo w sytuacji, która może stwarzać zagrożenie dla ich zdrowia, dla ich życia, nawet dla ich bezpieczeństwa, żeby informacje o tych osobach przekazywali bezpośrednio do Straży Miejskiej, bo my mamy tutaj uruchomione pewne mechanizmy, które pozwolą nam na udzielenie im daleko idącej pomocy, nawet łącznie z tym, że możemy ich dowieźć do najbliższego schroniska brata Alberta, które jest zlokalizowane w Leśnej, a tam udzielona im zostanie pomoc. Będą mieli ciepłe pomieszczenie, uzyskają ciepły posiłek, jak będzie trzeba, to nawet prawdopodobnie wyposażeni zostaną w ciepłą młodzież. Każde zgłoszenie zostanie zbadane przez Straż Miejską. W minionych latach zdarzały się przypadki zgłaszania lokalizacji osób bezdomnych, prośba o pomoc, udzielenie tym osobom. Myśmy podejmowali takie działania. Nie bądźmy obojętni, bo jednym telefonem można uratować bezdomnego przed zamarznięciem. Straż Miejska w Lubaniu, słucham.